Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ledwo co kilka miesięcy temu szeroko komentowaliśmy Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie i to rozdawanie komunii świętej bez szacunku, bez godności, a w tych dniach dociera do nas już enty filmik o tym, jak nie szanuje się mszy świętej, nie szanuje się Eucharystii i co chwilę takie obrazki są przed naszymi oczyma z różnych parafii na całym świecie, tak jakby wiara w Eucharystię straciła jakiś sens u wielu biskupów, księży. Widzieliśmy już filmik, gdzie biskup w czasie Mszy Świętej pogrzebowej dał Komunię Świętą muzułmaninowi. Widzieliśmy już mszę świętą odprawianą w morzu, na materacu, widzieliśmy mszę świętą, którą ksiądz odprawia na rowerze, widzieliśmy mszę świętą ze smartfonami. Co się dzieje z wiarą w Eucharystię? Msza święta to jest Golgota, to jest pusty grób. W moim przekonaniu kryzys Kościoła rozpoczyna i kończy się właśnie na braku wiary w przenajświętszy sakrament. Wszystkie pozostałe kłopoty, które są w kościele, są elementem wtórnym wobec tego, jak nie szanujemy Pana Jezusa przy najświętszym sakramencie. Za chwilę zobaczycie filmik z diecezji w Bergamo, gdzie ksiądz postanowił, aby komunię świętą rozdawało małe dziecko, dziewczynka. Nie wiemy, czy ona jest już po pierwszej komunii świętej czy nie, ale rozdaje ciało pańskie, a dorośli podchodzą i przyjmują i nikt nie reaguje. Tak, jakby szacunek do Najświętszego Sakramentu już nie miał żadnego znaczenia. Co tam mówimy też o szacunku do prawa kanonicznego? Wbrew temu prawu, ale, ale jesteśmy już tacy otwarci, nowocześni. Wszyscy już mogą podchodzić do Eucharystii, wszyscy mogą ją przyjmować. Mszę świętą to mogę odprawiać już w krótkich spodenkach, w zasadzie mogę ją już skrócić. Jest taki bajzel, a my się zastanawiamy, kiedy wyjdziemy z kryzysu w kościele. Wyjdziemy. Wtedy, kiedy zrozumiemy, że my nie szanujemy dzisiaj w kościele często Pana Jezusa, że On nie jest w pierwszym miejscu, na, na pierwszym miejscu, że liczy się ludzkie odczucie, emocje, to jak, jakie jest samopoczucie, panuje homocentryzm, a nie teocentryzm. Dopóki nie ustawimy Pana Boga w centralnym miejscu, dopóty będziemy mieć mnóstwo kłopotów. I znów wrócę do jednej z rozmów, którą przeprowadziłem z pewnym biskupem. Kiedy mówiłem o tych problemach związanych z brakiem szacunku do Eucharystii, to on mi odpowiedział: Mamy ważniejsze problemy w Kościele. Nie, coś mi się wydaje, że nie. Najważniejszym kłopotem jest to, że zdaje się, tracimy wiarę w Przenajświęty Sakrament. A teraz obejrzyjcie filmik i niech Pan Bóg Was błogosławi, bo dla ludzi, którzy kochają Pana Jezusa w Eucharystii, naprawdę jest on wstrząsający i rodzi mnóstwo pytań. Ale o co chodzi?